ten naturalny związek mężczyzny i kobiety Chrystus podniósł do godności sakramentu. Proszę zwrócić uwagę, to jest, myślę, ważne, abyśmy o tym też pamiętali. To małżeństwo naturalne ludzi niewierzących, ludzi w ogóle niezwiązanych z Kościołem, jest samo w sobie zamierzone przez Pana Boga i powinno ono otrzymywać te same prawa i obowiązki, jak każde inne małżeństwo. I popatrzmy, w tej relacji naturalnej mężczyzny i kobiety, która powinna być właśnie jako relacja jedna, nierozerwalna, wierna, uczciwa, właśnie tę relację naturalną Chrystus, a więc dopiero 2000 lat temu, Chrystus podnosi do godności sakramentu. Czy możemy powiedzieć, że wcześniej ci ludzie, żyjąc w małżeństwach, nie mogli się zbawić? Bóg na pewno nie jest taki okrutny. Więc ci ludzie, którzy żyją w wierności, w uczciwości, żyją przed Chrystusem, oni też, wypełniając swoje obowiązki jako mężczyzna i kobieta w relacji małżeństwa naturalnego nawet, zasługują sobie na zbawienie i uczestniczą w Bożym zbawieniu. Ale Chrystus, przychodząc do nas jako nowy Adam, pragnie właśnie tę relację, nie inną. Tam nie ma nic więcej dodanego. Mężczyzna i kobieta, którzy w sposób wolny, świadomy wyrażają zgodę na zawarcie małżeństwa, oni w tej relacji zostają podniesieni do godności sakramentu. I od tego momentu możemy oczekiwać, że oni staną się obrazem tutaj na ziemi tej miłości Pana Boga. Ale co więcej, Chrystus, podnosząc małżeństwo do godności sakramentu, powiedział jasno: w tym właśnie momencie jestem z wami, będę wam pomagał, będę was prowadził, będę dawał wam wszystkie siły i potrzebne łaski, abyście przeszli przez wszystkie radości i wszystkie kryzysy, zwyciężając wszelkie zło. Dla mnie to było wielkim zaskoczeniem, kiedy miałem okazję przygotowywać ankietę, która przygotowywała Kościół w Polsce i na świecie do trzeciego nadzwyczajnego synodu, a później do 14 zwyczajnego synodu biskupów. I bardzo mocno tam to wybrzmiało, że młodzi ludzie dzisiaj nie wierzą w skuteczność sakramentu. Było to doświadczenie praktycznie całej Polski. Większość młodych osób, które zawierają dzisiaj związek małżeński, nie wierzą w skuteczność sakramentu. Przychodzą, bo tradycja, przychodzą, bo nóż na wszelki wypadek, no bo tak wypada, no przecież mi to nie zaszkodzi, będzie ładnie. Natomiast nie są w stanie wejść w głębie tego, co oznacza przyrzeczona przez nich zgoda małżeńska. Nie są w stanie, niestety, w wielu przypadkach spotkać w sakramencie małżeństwa Jezusa Chrystusa. I myślę, że to jest dramat dzisiejszych czasów. Bo jeżeli mają stać się pewnym znakiem obecności Boga, miłości Boga tu na ziemi, to sami muszą w to uwierzyć. Bo tutaj akurat nie będzie automatu. Tutaj musi być ten akt woli, który będzie połączony z aktem wiary. Jeżeli tego zabraknie, będzie sakrament. Oczywiście, że będzie. Natomiast nie będzie możliwość korzystania w pełni z owoców tego sakramentu i przez to także nie będzie możliwe spotkanie się ze sobą na tym poziomie transcendentnym. Nie będzie tej możliwości spotkania się z łaskami, które sakrament małżeństwa wnosi do ich życia. Popatrzmy, to są bardzo poważne konsekwencje. I jak teraz zrobić, abyśmy jako osoby, które w jakiś sposób pracują z małżeństwami, z narzeczonymi, z młodymi ludźmi, którzy może wychowują swoje dzieciaki i wnuki, doprowadzili do tego, aby ci ludzie, którzy wybierają drogę sakramentu małżeństwa, uwierzyli, że to, co tam się dzieje, nie jest tylko pewną rzeczywistością zewnętrzną, ale staje się także istotowym włączeniem w Jezusa Chrystusa. I w tym momencie ten obraz Trójcy Świętej, ten domowy Kościół, staje się wspólnotą, w której naprawdę Bóg jest obecny. Popatrzmy, to jedno z tych ulubionych stwierdzeń Jana Pawła II, domowy Kościół. Więc tutaj dokonuje się to wszystko, co będzie najważniejsze dla człowieka. To, co za chwilę zobaczymy, powie Ojciec Święty, rodzina ma się stać tym, czym jest ze swej natury. Familiaris consortio. Więc nie musimy szukać nic nowego,
nie musimy niczego dodawać ani odejmować. Mamy po prostu wejść w dynamikę rodziny i zobaczyć, że tam są już wszystkie elementy potrzebne do tego, aby rodzina była tym, czym jest ze swojej natury. Oczywiście fundamentem tego wszystkiego powinna stać się naprawdę miłość. Dlatego poświęciłem trochę czasu na omówienie tego zjawiska miłości, żebyśmy poszli w tym właściwym kierunku. Ta miłość, która ma stać się bezinteresownym darem z siebie samego. W związku z tym, w jaki sposób ta rodzina ma funkcjonować? Oczywiście jest sakrament małżeństwa, jest mężczyzna i kobieta, którzy dbają o swoje dobro, którzy rzeczywiście starają się prowadzić życie wiary. I w tym momencie Ojciec Święty powie, proszę bardzo, ta rodzina chrześcijańska ma pewne zadania. I specjalnie patrzyłem do oryginału, Familiaris Consortio, nie ma rodzina katolicka, rodzina chrześcijańska. A więc także, powiedzmy, ci, którzy należą do kościoła protestanckiego, do kościoła prawosławnego, są tym objęci. Wszyscy ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, tworzą małżeństwo i rodzinę, powinni odkryć w swoim życiu te cztery zadania, o których mówi Ojciec Święty. I mówi po kolei o takich czterech podstawowych zadaniach. Pierwsze zadanie to jest tworzenie wspólnoty osób. Drugie zadanie to jest służba życiu. Trzecie zadanie to jest udział w rozwoju społeczeństwa. I czwarte zadanie, przepraszam, uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła. Spróbujmy tylko pokrótce dotrzeć do tego, co miał Ojciec Święty na myśli, mówiąc o tych zadaniach i w jaki sposób możemy je realizować. Pierwsza sprawa, myślę, ważna, to jest to odkrycie miłości, która pozwoli budować komunię osób, pozwoli budować komunię małżonków. I tutaj bardzo ważna sprawa, o tym już troszeczkę wspomniałem, ale jest ona bardzo ważna. Pierwszą podstawową wspólnotą osób, którą mają stworzyć małżonkowie, to jest ich osobista wspólnota. Na tym poziomie mąż, żona. To jest ta pierwsza podstawowa wspólnota. Druga to jest ta wspólnota szersza, a więc relacja do ich dzieci, relacja do ich rodziców, relacja do środowiska szerszego, do sąsiedzi, społeczeństwo i tak dalej. Ale żeby te inne relacje mogły funkcjonować dobrze, to konieczne jest to, mówi Ojciec Święty, aby ta wspólnota osób, małżonków, była wspólnotą, gdzie budujemy komunię osób, gdzie dwoje stają się w rzeczywistości jednym ciałem. I myślę, to nie jest wcale żadna przesada. Słowo objawione nam o tym mówi bardzo mocno, jedno ciało. I rzeczywiście w tej komunii osób, w tym zjednoczeniu, które przeżywają małżonkowie w sposób niepowtarzalny, ta jedność jest możliwa do osiągnięcia. Oczywiście, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym jakoś wcześniej mówiliśmy. Ta wspólnota osób ma prowadzić do wychowania poprzez wzajemną komunikację. Rodzice służą, dzieci są wezwane do pewnego dialogu. Trzeba właśnie w tej relacji, w tej wspólnocie odkrywać godność kobiety. Myślę, że ciągle jeszcze za mało o tym mówimy, ale dzisiaj też, myślę, trzeba powiedzieć o tym, że mamy potężny kryzys mężczyzny. Ja jeszcze jak studiowałem kilkanaście lat temu, kiedy mówiło się o tym, że w Stanach Zjednoczonych dzieją się dziwne rzeczy, że mężczyźni nie chcą być mężczyznami, nie biorą odpowiedzialności, to mówiliśmy sobie wszyscy, to do nas nigdy nie przyjdzie. U nas mężczyzna, obrońca ojczyzny, ten, który chroni kobietę, ten, który po prostu dba o dzieci, nie do ruszenia. Widzimy dzisiaj potężny kryzys, który związany jest z wieloma różnymi problemami. Ale bardzo często ten kryzys dotyczący męskości związany jest z nieobecnością ojca w procesie wychowawczym. Bo wyjechał za granicę do pracy, bo zwolnił się z obowiązku wychowawczego, bo nastąpił rozwód i mama sama wychowuje swoich synów. Wiele różnych zjawisk, nie mamy czasu, żeby je tutaj szerzej omawiać. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że właśnie ten dojrzały człowiek,
który spotyka drugą dojrzałą osobę i spotykają się w miłości, która później wyraża się w sakramencie małżeństwa, to jest pewien ideał, który jest możliwy do zrealizowania. To ciekawe, że na przykład podczas synodu widziałem taki ciekawy dokument jednego kardynała, który powiedział tak. Małżeństwo, które głosi Kościół, jest pięknym ideałem, ale jest to ideał dla herosów. A więc ci wszyscy, którzy w swoim małżeństwie wytrwali, byli wierni, uczciwi, od razu na ołtarze, a ci wszyscy, których małżeństwo się rozpadły, no cóż, nie stało się nic nadzwyczajnego, ponieważ no, człowiek jest słaby, skoro tak, to jego małżeństwo się rozpada, a skoro tak, no to my jako Kościół musimy coś z tym zrobić. I najlepiej tak to naprawmy, żeby nikt nie cierpiał. A więc jeszcze raz chciałbym to mocno podkreślić, to tworzenie wspólnoty osób, które wyraża się właśnie w pełni w sakramencie małżeństwa, jest pewnym ideałem, ale nie abstrakcyjnym i jest ideałem, o którym Ojciec Święty Jan Paweł II powie, że jest w pełni do zrealizowania dla zwykłego, normalnego, dojrzałego człowieka.